Baba Studio Expert, Meg i Kasia. Słuchajcie, cześć. Dzisiaj pod lupę bierzemy tanioszki z Rossmana i Hebe, a konkretnie piękne oczy w makijażu. Słuchajcie, nie trzeba wydawać dużo kasy, aby fajnie wyglądać. Mamy tu dla Was propozycje różnych marek, do brwi, tusze do rzęs. Kasia, lecimy. Lecimy. No co dobra. Proponujesz? To może zacznę od bardzo taniej paletki Eveline'a. Słuchajcie, no w promce ona kosztowała 25 zł. Chocolate się nazywa. Słuchajcie, są to takie brązy bardzo neutralne. Bym powiedziała, że takie właśnie neutralne, one nie są ani chłodne bardzo, ani nie są bardzo taka ciepłe. Taka paletka dla każdego. Tak. Słuchajcie, przetestowałam ją, znaczy w ogóle to jest prywatna paletka mojej mamy. Dla mamy ją kupiłam. Słuchajcie, czyli Makeup Lady, czyli babki makeup dojrzałe, jak najbardziej polecam. Ja ją przetestowałam u dziewczyn na planach zdjęciowych. Słuchajcie, do dziennych make-upów takich biznesowych, do pracy, idealna paletka za bardzo dobre pieniądze, bardzo fajnie. Ile kosztuje? Trzy dyszki? Trzy dyszki, tam 35 chyba taka stała cena. Polecam. Moje z kolei ostatnie odkrycie. Jesteśmy w klimatach pięknych rzęs. Słuchajcie, marka Belle Hypoallergenic i to jest tusz, słuchajcie, regenerujący, który jest równocześnie odżywką. Świetną ma szczoteczkę silikonową, nazywa się Great Lashes. Jest olejem z konopi. Słuchajcie, rewelacja. Świetnie po prostu odżywia rzęsy, świetnie je podkreśla. Genialny produkt. Podejrzewam, za... że bardzo ładnie też będzie wyczesywać, nie? Tak, bo dokładnie. Ten silikon, tak jak patrzyłam, silikonowa to jest szczoteczka, świetnie. Także słuchajcie, dwie dyszki, wegański produkt dla osób noszących soczewki, alergików, petarda. Świetnie. Słuchajcie, no to jeżeli jesteśmy w tonacji tych tuszy do rzęs, no to jeszcze jedna taka petarda, Eveline Cosmetic. Jest to tusz Varieté. Bardzo fajny. Słuchajcie, ja kocham się nim malować. Ja go też uwielbiam. W ogóle tusze marki Eveline są cudowne. Petardą. Tak, on po prostu ma całkiem podobną szczoteczkę do tego Bella. Też jest silikonowy. Też ma drobne te, w cudzysłowie, włoski. Słuchajcie, to co ja w nim lubię, że można zrobić nim bardzo subtelny make-up tych rzęs, a można sobie wytuszować trzy razy i są wtedy i pogrubione, i wydłużone, pięknie rozdziela i nie kruszy się. Słuchajcie, w promce za 13 zł, rewelacyjny produkt. Cała w ogóle seria tych tuszy Eveline po prostu są świetne, w zależności jaki chcecie uzyskać efekt. Moja propozycja w kategorii brwi, wchodzimy w kredki. Słuchajcie, genialna kredka i znowuż propozycja z marki Belle, kolejna tanioszka chyba za 10 czy 13 zł. Wysuwana w ołówku, bardzo miękka. Ja ją dzisiaj mam zrobione brwi. Jeżeli chcecie takie ubytki sobie po prostu zamalować, żeby brew była pełniejsza, albo całą namalować, świetny produkt. Słuchajcie, idealny kolor dla blondynek. My Wam to wszystko w odcinku po prostu wypiszemy pod względem kolorów. Tańszy zamiennik Klinika, który kredki do brwi, która kosztuje chyba 120 zł, więc ta kosztuje dyszkę, więc genialnie. Nie ma o czym dyskutować. Nie ma o czym gadać. To jeśli chodzi jeszcze o moją propozycję tutaj na kredkę do brwi, no to ja pokochałam NYXa. Już miłością dozgonną od jakiegoś dłuższego czasu i prywatnie, i zawodowo. Bardzo lubię kolor espresso i taupe. Ten taupe to będzie coś podobnego do tego tutaj Bella. On jest bardzo taki gorzka czekolada, ale taka bardzo leciutka, właściwie do takich ciemniejszych blondynek. Idealnie się sprawdza. Co ja lubię w tych kredkach, że one są dość twarde, czyli nie ma tego, że tak się smuży ta kredka. Okay. Takie jest, takie wiecie, jak są czasem kredki aż takie za jak masło. Miękkie, tak. I to się wszystko rozlewa, później człowiek dotknie przez przypadek. Słuchajcie, tutaj tego nie ma. I to, co ja kocham w tych szczoteczkach, znaczy szczoteczkach, szczoteczka. I ta szczoteczka tak cudownie wyczesuje rzęsy i brwi. Słuchajcie, jak sobie narysujecie i coś jest za mocno, to bardzo fajnie można sobie tym usunąć i no dla mnie jest petarda. To jeszcze z kredek, to ja mam z kolei inną wersję i tutaj jeżeli lubicie sobie naoszczyć twardszą, no to mam z Catrice, też właśnie z drugiej strony można sobie wyczesać. Świetny kolor, 0,15, znowuż dla blondynek, ideolo. Idealne. Słuchajcie, to jeszcze jeśli chodzi o brwi i jak ktoś woli pisaki, to brwi.
i szuka dobrego, to znowu NYX. I też mam tutaj kolor Taupe i Espresso. I to są takie, jakby to powiedzieć, produkty, które można albo jakby bardziej mocniej zaznaczyć tą brew, albo można dosłownie rysować do sobie takich włoski. Brwi bushi, nie? Tak, o, do tych bushi są cudowne. W ogóle świetnie się sprawdza to na takie luki, takie wiecie, dziury jak są gdzieś tak. Tam, bo a tu blizna, a tu za mocno się wyregulowało. Generalnie pisaki są wtedy rewelacyjne i one mają to, co mają do siebie te pisaki, one są półtransparentne, czyli naprawdę krzywdy sobie tym nie zrobicie. Jest to trwałe, wodoodporne, sztos. Ja tutaj do utrwalenia mam taką propozycję dla Was właśnie z Catrice. To są też odżywki i też preparaty do brwi w szczoteczce, jeżeli nie lubicie takich form kredek czy pisaków. Świetna propozycja ze świetną szczoteczką, także każde... Tak, dokładnie, malutka, dla każdych brwi po prostu fajnie wyczesują, fajnie są utrwalone i fajnie jest nadany kolor. I tutaj właśnie też mam dla Was dwa kolory, 0,20 i 0,30 dla blondynek i dla osób, które już mają trochę ciemniejsze brwi. Można też je miksować, genialny też produkt, olej z żożoba zawiera i 20 zł chyba. Rewelacja. Więc nawet w promce czasem taniej jest. To ciutkę droższe, ale tak samo dobre też żele do brwi z NYXa. Kocham kolor brunety. Właściwie pasuje do większości osób. Lub mam też blond i blond sobie mieszam trochę z brunet i wtedy do blondynek nawet jasnych jest idealnie. Ona ma trochę, jak widzę tutaj na tą szczoteczkę, ciutkę większa jest szczoteczka, że jak ktoś ma takie bardziej bushy, gęściejsze. Bo tutaj jest, ta jest bardziej taka, nie? Ta jest taka drobna. Tak, one są takie, ta jedna jest taka malutka, ta druga jest trochę większa. W każdym razie słuchajcie, jak ktoś nie lubi i nie umie kredek, pisaków, to słuchajcie, te żele ratują dupsko. Ostatni taki produkt, który Wam polecę, jeżeli w ogóle nie lubicie podkreślać brwi, lubicie taki full soft, naturalny, ale te Wasze brwi po prostu latają na prawo i lewo. Bardzo fajny produkt z marki AA Wings i to jest z kolei odżywka do brwi, która fajnie też utrwala brwi. Lash Brow Clear Mascara się nazywa i ona z kolei już ma taką konkretną właśnie szczoteczkę, ale ona bardzo fajnie rozczesuje te brwi, je pielęgnuje. Jeżeli nie lubicie koloru na brwiach, to jest propozycja dla Was i też, ja nie wiem, 20 zł kosztuje, czasem jest taniej nawet. Znaczy to jest świetny produkt też dla takich osób, które mają na przykład wręcz czarne brwi, albo mają tak gęste, że jakikolwiek kolor jakby tam wjechał, to już było za mocno, za dużo. To wtedy taki żelik jest jak super najbardziej alternatywą. Dobrze, to dla mnie ostatni produkt, też związany z rzęsami, oczywiście Eveline Cosmetic i jest to cudowny mój eyeliner, który odkryłam jakiś czas temu i to jest Precise Brush Liner. To jest pisak, który właściwie, on jest pisakiem, ale to jest właściwie taki mały pędzelek. Bardzo precyzyjny. Można robić tylko zagęszczenie linii rzęs, można robić piękne, grube kreski. Jak Was poniesie fantazja. I jak poniesie fantazja. To, co kocham. Mega intensywność, trwałość, nie kruszy się. Słuchajcie, pod każdy make-up kocham i właściwie... Ja też go mam. Właściwie teraz tylko ten kupuję. I on też w promce tam 15 zeta, nawet nie, więc polecam. Także słuchajcie, pamiętajcie, że żeby fajnie się pomalować, fajnie podkreślić Wasze piękne oczy, nie potrzebujecie wydawać dużo pieniędzy, bo jest tyle fajnych, tanich produktów. Weźcie koniecznie pod lupę, jeżeli nie znacie tych produktów, markę Eveline, NYXa, Belle Hypoallergenic i Catrice i po prostu bawcie się make-upem. I oczywiście zapraszamy do i subskrybowania naszego kanału, oglądania następnych i poprzednich odcinków. I jeżeli chcecie takie filmiki o taniuszkach, które polecamy, to koniecznie komentujcie ten odcinek. Tak, trzymajcie się. Pozdrawiamy, do zobaczenia. Cześć. Pa.